Benefis znanego w całym mieście i nie tylko konferansjera Romualda Groszka zakończył drugi mały festiwal form artystycznych w Małej Galerii. Drugi mały festiwal form artystycznych dobiega końca. Dzisiaj impreza finałowa, a równocześnie rozpoczęcie nowego cyklu, który nazwaliśmy Portrety Sądeczan. Akcentem finałowym drugiego małego festiwalu form artystycznych w Małej Galerii był benefis Romualda Groszka. Grono przyjaciół bohatera wieczoru wypełniło Małą Galerię po brzegi. I już przy wejściu widoczny był charakterystyczny dla Romualda Groszka rekwizyt. Jego własna syrenka, przez którą każdy wchodzący musiał przejść. Program spotkania, oprócz barwnych opowiastek dinozaura sądeckiej estrady, zawierał mnóstwo elementów gwarantujących dobrą zabawę. I nikt się nie zawiódł, mimo że beneficjant za 13 dni odchodzi na emeryturę, a jego benefis był oficjalnym zakończeniem festiwalu. Podsumowując, podobnie jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu w Kossalówce pojawiły się nazwiska, których nie powstydziłyby się największe galerie w Polsce. Dopisała również publiczność. Organizatorzy festiwalu, dziękując wszystkim za pomoc, zapowiadają, że trzeci festiwal, który odbędzie się już za rok, przyniesie równie dużo wrażeń. Ja się mogę pospać. Andrzej, daj start. Prosimy. 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 Weekend na Słowacji. Na dworze nie wiem, co robi. Wylosowała pani moja imienniczka. Ewa Kordziejczyk. Brzesna 20E przez 15 po Wygrodzie. Bogusław Terwiński, właściciel firmy Elstop. Zbliża się godzina zero, czyli data wyborów do parlamentu. Dla kandydatów rozpoczęła się już przedwyborcza gorączka, czego przykładem zorganizowany w ubiegłą niedzielę we wsi Korzenna festyn przedwyborczy. Wyborcy oczekują konkretów, z coraz mniejszym zaufaniem wysłuchują deklaracji. Raczej starają się poznać i ocenić. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, aby w przyszłym parlamencie zasiadły osoby nieprzypadkowe. A więc proszę Państwa, prezentujemy kolejną grupę. Jest to... Porozumienie, proszę Państwa, centrum. Później w dalszym ciągu represjonowany, między innymi zostaje zwolniony z pracy. Od grudnia Niełatwą rolę konferansjera całej imprezy przyjął na siebie przedstawiciel dinozaurów sądeckiej estrady Roman Groszek. Na estradzie obok wielu innych artystów obecny był również niezmiennie zabawny kabaret. Proszę Pana, chciałbym, żeby w centrum miasta mieszkali przyzwoici ludzie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a w imieniu Unii oczywiście życzymy zwycięstwa Sandecji, bo to nasza drużyna. Dziękuję bardzo. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, za rok, za dzień, za chwilę. Razem nie będzie nas, choć pamięć po nas.